Jak Państwo myślą? Pan Krzysztof pisze wynik własnej pracy, pan Aleksander pisze proces, pani Ewa, że jest to swego rodzaju magia. Czym jeszcze jest dla Państwa twórczość? Czym jeszcze jest kreatywność? Muszą się Państwo nastawić, że będę Państwa dzisiaj mocno aktywizował na czacie. Jest wolnością, Państwo mówią. Pani Dorota pisze, że jest wolnością. Wykorzystaniem własnego potencjału. Pani Jola pisze, że widzi prezentację. Bardzo się cieszę, Pani Jolu. I Pani mówi, że słyszy. To też się cieszę. I że kreatywność to rozwój. No właśnie, słuchajcie. Jeżeli chodzi o kreatywność, jeżeli chodzi o twórczość, tych elementów jest bardzo, bardzo dużo, które nam się z kreatywnością i z twórczością kojarzą. Pani Aleksandra pisze pomysłowość, umiejętność realizowania swoich pomysłów, tak? Tak naprawdę, jeżeli chodzi o samą kreatywność lub o twórczość, bo bardzo często w psychologii stosuje się te pojęcia zamiennie, to tutaj to pojęcie jest dość niejednoznaczne, chociaż można się skupić na pewnych filarach, które tą twórczość budują. I ja w dzisiejszym swoim wystąpieniu chciałbym Państwu pokazać, w jaki sposób można wykorzystać ćwiczenia z zakresu treningu twórczego do tego, żeby aktywizować uczniów na zajęciach, szczególnie kiedy musimy aktywizować ich online, tak? Czyli siedzimy przed komputerem bardzo często. Państwo macie kamerę, macie komputer i tak naprawdę jest to jedyna wasza droga kontaktu z tymi młodymi ludźmi. I bardzo często jest tak, że jeżeli nauczyciel w trakcie takich zajęć online nie zastosuje jakiegoś ćwiczenia, które aktywizuje, jakiegoś takiego rozbudzacza uwagi lub bardzo często, jak to w świecie trenerów biznesu się mówi, przeżywki swego rodzaju, no to po prostu jest trudniej utrzymać uwagę, nie? Szczególnie, że 45 minut uwagi na lekcji to jest całkiem sporo. Ja zanim jeszcze przejdę do praktycznych ćwiczeń z Państwem, w ogóle ogromna prośba, jakby coś się działo, Państwo by mnie przestali słyszeć, nie będziecie widzieć prezentacji, to piszcie na czacie, to będziemy interweniować. Zanim przejdę w ogóle do ćwiczeń praktycznych, to jeszcze przytoczę tylko jedną rzecz. Teraz Państwo powinni zobaczyć taki slajd, myślenie lateralne. Zgadza się? Widzą Państwo ten slajd? Myślenie lateralne? Potwierdźcie mi jeszcze ostatecznie, czy wszystko jest ok. Tak jest, świetnie. Myślenie lateralne, słuchajcie, to jest takie pojęcie, które zostało wprowadzone w 1967 roku przez Edwarda de Bono. Edward de Bono mówił o tym, że myślenie lateralne to jest swego rodzaju sposób myślenia, który pozwala przeformułować problem, spojrzeć na niego z innej strony, z innej perspektywy, i on charakteryzuje się kilkoma takimi czynnikami, które no, są dość niestandardowe. Zobaczcie, tam poniżej macie. Nie stosuj się do zasad, których nie ma. Uważaj na etykietki. Obserwuj szczegóły. Zerwij z rutyną. To są zasady myślenia lateralnego. Potem, no, wiele lat później, zaczęło być takie popularne hasło out of the box thinking, tak? Czyli myślenie poprzez wyjście z tego pudełka. Poprzez wyjście z pudełka. I my dzisiaj trochę będziemy to robić właśnie. Pokażę Państwu, jak działa nasz umysł, dlaczego działają te wszystkie ograniczenia, i pokażę Wam, co robić, żeby się rozwijać w przełamywaniu tych ograniczeń. I najpierw, teraz drodzy Państwo, będę miał dla Was ćwiczenie, ale żeby to ćwiczenie wykonać, każdy z Państwa musi teraz przygotować sobie kartkę i coś do pisania. Więc bardzo proszę, macie Państwo 30 sekund na to, żeby przygotować sobie kartkę i przygotować sobie coś do pisania, bo będę potrzebował, żeby Państwo wzięli udział w ćwiczeniu. Mało tego, powiem Wam, ta kartka Wam się przyda. Z tego względu, że będziemy teraz kilka ćwiczeń wykonywać i ta kartka naprawdę Wam się przyda. Więc sięgnijcie po coś do pisania, sięgnijcie po kartkę. I uwaga, drodzy Państwo. Następujące zadanie dla Was. Jeżeli ktoś z Was je zna, to bardzo bym prosił, żeby nie psuć zabawy innym i wstrzymać się od pokazywania rozwiązania.
chociaż nie jesteście w stanie Państwo pokazać w zasadzie rozwiązania, to może i dobrze. Natomiast bardzo bym prosił, jeżeli ktoś zna to nie komentujcie, nie róbcie jakichś tam, wiecie, spoilerów, jak to się mówi, żeby po prostu osoby, które nie znają tego ćwiczenia, mogły same trochę się obudzić. Mamy 10:53, w związku z tym teraz, jeżeli średnio wstają Państwo na przykład o godzinie 6, zaczynacie pracę w okolicach godziny 8, to ta godzina 11 to jest taki czas, kiedy najbardziej optymalnie umysł pracuje, także myślę, że wstrzeliłem się z tą porą wystąpienia. Drodzy Państwo, uwaga, pokazuję Państwu teraz slajd i widzą Państwo na slajdzie 9 okręgów. Ja bym chciał, żeby Państwo przerysowali te okręgi na kartkę. Jak ktoś z Państwa zna to ćwiczenie, to nie szkodzi, przypomnij sobie, również przerysowuję. Więc bardzo bym prosił, żeby Państwo teraz przerysowali to ćwiczenie na kartkę, czyli te okręgi. Jak Wam wyjdzie, tak Wam wyjdzie, ale mniej więcej tak to powinno wyglądać jak na slajdzie. Więc mają Państwo jeszcze chwilę, przerysujcie. OK. I teraz, drodzy Państwo, na czym polega Wasze zadanie? Polega na tym, żeby bez odrywania ręki od kartki, maksymalnie 4 ruchami, prowadząc odcinki, no bo teraz jak mam tam matematyków, to będą na mnie krzyczeć, bo jakby no nie chodzi mi o proste, bo proste są tam, nie mają początku i końca, nie? Tyle pamiętam. Chodzi mi o odcinki, czyli jakby, o wiem, musicie Państwo bez odrywania ręki od kartki poprowadzić maksymalnie 4 odcinki w taki sposób, żeby połączyć wszystkie te kółka. Linie łamane, dziękuję ślicznie. Linie łamane, bez odrywania ręki od kartki. Bez odrywania ręki od kartki należy poprowadzić maksymalnie 4 takie linie łamane. 4 odcinki, żeby połączyć wszystkie te kółka. Więc mają Państwo 2-3 minutki, żeby się zastanowić, jak to zrobić. Jak ktoś z Państwa tego nie zna, to teraz może się zastanowić, jak wybrnąć z tej sytuacji. Czyli powtarzam, maksymalnie 4 ruchami, bez odrywania ręki od kartki, połączyć wszystkie kółka. Lub okręgi. Dobra. Państwo kombinują pewnie. Pani Jola pisze, że te 9 punktów. Tak, tak, tak. No teraz zobaczcie. Zadam Wam pytanie pomocnicze. Jak Państwo myślą, dlaczego, kiedy daje się tego typu zadania wymagające twórczego myślenia dzieciom, dzieci szybciej rozwiązują te ćwiczenia niż dorośli, bo tak jest. Jak Państwo myślą, z czego to wynika? Dlaczego dzieci rozwiązują takie ćwiczenia szybciej? Napiszcie na czacie. Dzieci wychodzą poza schematy. Pan Grzegorz pisze, brak schematów u dzieci. No właśnie. My w pewnym okresie swojego życia, drodzy Państwo, jesteśmy jak taka gąbka. Chłoniemy wszystko, chłoniemy całą wiedzę, wszystkie doświadczenia i do pewnego momentu dzieci nie mają jeszcze wyuczonych pewnych schematów społecznych, w które my wszyscy jesteśmy wrzuceni jako osoby dorosłe. Nie mają doświadczeń takich jak my, nie mają pewnych schematów, nie wiedzą co wypada, a co nie wypada w różnych sytuacjach. I to również sprawia, że dzieci o wiele szybciej rozwiązują zadania wymagające twórczego, kreatywnego podejścia, ponieważ nie mają w głowie ograniczeń. Ja bym teraz chciał z Państwem przeanalizować to ćwiczenie z psychologicznego punktu widzenia. Jak widzi to ćwiczenie taka typowa osoba, która je dostaje, która jest osobą dorosłą, która ma już pewne schematy? Zobaczcie, w momencie kiedy ja mówię Państwu, połączcie te wszystkie punkty, te wszystkie kółka, wszystkie okręgi, jak zwał, tak zwał, nie odrywając ręki od kartki, nie? To pierwsze założenie, które się wyłania, wygląda w taki sposób. To znaczy, zaczynamy sobie myśleć,
OK, to jest jakieś zadanie, które stanowi pewną całość, więc pewnie powinienem w ramach tej całości operować, czyli nie wychodzę poza ramki. Nie? No jakby to jest pierwsze założenie, które dorośli ludzie bardzo często mają. Drugie założenie, zobaczą Państwo na kolejnym slajdzie, jest takie, że każdy z tych punktów ma jakiś środek, w związku z tym pewnie powinienem prowadzić to jakoś przez środek. No jak mam nawlec, no to przez środek, no bo jak inaczej? Potem kolejne założenie, które bardzo często mamy w głowie, jest takie. No będę tak kombinował, no bo to przecież to musi jakoś tak się dać zrobić, że one się pod kątem prostym jakoś muszą tutaj, prawda, łączyć ze sobą. Więc kombinuję w ten sposób, że tutaj jakoś w dół, w prawo i tak dalej. Mało kto dopuszcza możliwość, żeby robić to na ukos i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy się odrzuci te wszystkie schematy, słuchajcie, tak, te wszystkie schematy, to okazuje się, że myślenie lateralne jest cudowne, bo ono daje fenomenalne rozwiązania. Tu mają Państwo przykład rozwiązania, jak zrobić to, właśnie pozbywając się wszystkich schematów. Można to zrobić nie w czterech, a w trzech krokach. Uwaga, proszę bardzo, pokazuję. Raz, dwa i trzy. To jest najprostsze rozwiązanie. Jeżeli odrzucimy wszystkie schematy, tak? Odrzucimy to, że trzeba wychodzić gdzieś tam, że nie wolno wychodzić poza ramki, że nie trzeba prowadzić linii przez środek i tak dalej, i tak dalej, to nagle okazuje się, że to zadanie jest wykonalne. I teraz dlaczego my mamy takie problemy? No tak jak Państwo napisali, że mamy pewne utarte schematy. Dlatego w myśleniu lateralnym, czyli w tym out of the box thinking, trzeba pozbyć się wszystkich założeń. I teraz, drodzy Państwo, powiem parę słów na temat tego, z jakich składowych składa się w ogóle myślenie twórcze, na czym ono polega i każdą z tych składowych sobie pokrótce omówimy z przykładami. I zrobicie parę ćwiczeń zresztą. Pierwsza składowa myślenia twórczego to jest tak zwane myślenie eksploracyjne. Jak Państwo myślą, na czym będzie polegało myślenie eksploracyjne, czyli eksploracje? Myślenie eksploracyjne, z czym się Państwu kojarzy? Z czym kojarzy się Państwu myślenie eksploracyjne? Z badaniem. Ze zbieraniem danych. Z odkrywaniem. OK. Pani Anna pisze odkrywanie. Pan Krzysztof, eksplozja pomysłów. Twórcze, odkrywcze. No dobra, drodzy Państwo, myślenie eksploracyjne to nic innego jak myślenie oparte na poszukiwaniu rozwiązań. Tak? Eksploracje, czyli poszukiwanie rozwiązań. W jaki sposób człowiek dorosły poszukuje rozwiązań, kiedy ma jakiś problem? Najczęściej. Jak człowiek dorosły poszukuje rozwiązań, kiedy ma jakiś problem? No szuka różnych rozwiązań, pani Alina pisze, ale jakie jest pierwsze podstawowe narzędzie? Sięga do tego, co zna. Dobra. Pan Aleksander pisze analiza sytuacji, pan Krzysztof, że przez doświadczenie. Dobra, zgadzam się rzeczywiście, że bazujemy na doświadczeniu i tak dalej, ale wyobraźcie sobie, właśnie, pani Gabriela pisze, uwaga, internet, że pani Jadwiga, że zbiera jak najwięcej danych. No dobra, ale pani Gabrielo, internet, ale jak człowiek w tym internecie operuje? Co internet? No najczęściej odpala Google i wpisuje pytanie. Pytamy. Po prostu zwyczajnie pytamy. Jeżeli czegoś nie wiemy, szukamy rozwiązań, to pytamy, drodzy Państwo. To jest właśnie to. Myślenie eksploracyjne polega na zadawaniu pytań, na wchodzeniu w stan ciągłej dociekliwości, na wchodzeniu w stan ciągłej ciekawości. Polega na tym, że w momencie, kiedy zadajemy pytania, to eksplorujemy. A warto jest zadawać pytania z tego względu, że pytania mogą nam dawać bardzo dużo ciekawych wniosków. Swego czasu, słuchajcie, wielki koncern Toyota, znana z produkcji oczywiście samochodów, wprowadziła wiele lat temu taką filozofię Toyoty, którą nazwali 5 razy dlaczego. 5 times why. Na czym ona polegała? Ona polegała na tym, że poprzez zadawanie pogłębionego pytania dlaczego można zmieniać całe procesy w organizacjach.
A zaczęło się to wszystko od zwykłej plamy oleju na podłodze warsztatu. Wyobraźcie sobie Państwo, że jeden z dyrektorów Toyoty robił wizytację po różnych warsztatach i kiedy był w jednym z warsztatów, zauważył na podłodze plamę oleju. I oczywiście mógł kazać tą plamę oleju komuś zetrzeć, a mógł też zacząć zadawać pytania pogłębione, co też zrobił. W związku z tym zapytał, dlaczego ta plama jest na podłodze. Tak, jestem. Halo? Drodzy Państwo, słyszymy, że Pani jest, także prosimy o wyłączenie mikrofonu. Więc mógł zacząć zadawać pytanie, dlaczego ta plama jest na podłodze. No to usłyszał odpowiedź, ponieważ wyciekła z silnika. A dlaczego wyciekła z silnika? No bo uszczelka silnikowa puściła olej. A dlaczego uszczelka silnikowa puściła olej? No bo taka została zamówiona, po prostu taka kiepskiej jakości. A dlaczego została zamówiona uszczelka kiepskiej jakości? No bo osoba, która zamawia części, taką zamówiła. A dlaczego osoba, która zamawia części, taką zamówiła? No bo ma skonstruowany system motywacyjny w taki sposób, że im więcej środków na koniec miesiąca zostanie, tak, do dyspozycji, tym większą ona otrzymuje premię. I co się okazało? Że w momencie, kiedy zmienili system wynagrodzeń osobie odpowiedzialnej za zaopatrzenie, to nagle zniknął problem wylewającego się oleju z silników. Więc poprzez zadawanie pytania pogłębionego dlaczego, doszli do zmiany całego procesu. Więc ja Państwa zachęcam, żeby być ciekawym i żeby po prostu zadawać pytanie dlaczego. To jest bardzo, bardzo ważne. I żeby w ogóle to robić w trakcie zajęć, polecam wykorzystywać taką grę, którą teraz Państwo widzą na slajdzie. Ta gra nazywa się Czarne historie. Czarne historie, drodzy Państwo. Jeżeli ktoś z Państwa grał w Czarne historie, to wie, o czym mówię. Jak ktoś z Państwa nie grał, to mówię, że to można kupić w Empiku, gdzieś tam na Allegro, gdziekolwiek. Ta wersja Czarnych historii, słuchajcie, ona jest raczej dla starszych uczniów, no bo tam są przypadki morderstw ogólnie rzecz biorąc, ale macie też dla młodszych uczniów fioletowe historie na przykład, gdzie już są tam takie zmiękczone te zagadki. I teraz na czym polega taka gra? Bardzo fajna gra. Ona, słuchajcie, składa się z 50 kart i tam jest 50 różnych historii. 50 różnych historii. I wygląda to w ten sposób, że, drodzy Państwo, w momencie, kiedy osoba prowadząca wyciąga jedną historię, to zapoznaje uczestników z przodem tej karty, tak jak tutaj Państwo widzą z lewej strony. Przód karty ma tylko tytuł, obrazek i krótki opis sytuacji. Na przykład przytłumiony dźwięk. Tatiana szła ulicą i w pewnym momencie usłyszała cichy dźwięk, za którym natychmiast podążyła. Natomiast, drodzy Państwo, osoba, która prowadzi ćwiczenie, zna również tył karty. I tutaj tył widzą Państwo z prawej strony. Tył karty mówi, jak wyglądała cała sytuacja. I cała zabawa polega na tym, że osoby, które grają w grę, muszą zadawać pytania prowadzącemu, na które on może odpowiadać tylko tak lub nie. Czyli tylko i wyłącznie pytania zamknięte. I to jest przecudowna gra, która uczy odpowiedniego sposobu myślenia. Tak? Myślenia od ogółu do szczegółu. I zobaczcie, jakie jest rozwiązanie. Rozwiązanie jest następujące. Kiedy Tatiana podeszła bliżej, zobaczyła mężczyznę, który tkwił głową w studzience kanalizacyjnej, pomogła mu się wydostać. Mężczyzna znalazł się w tej niemiłej sytuacji, gdyż próbował sięgnąć klucze, które wpadły mu do studzienki. I ludzie do tego muszą dojść, zadając pytania, na które ja mogę odpowiadać tylko tak albo nie. Drodzy Państwo, ponieważ troszeczkę skróciło mi się wystąpienie przez to, że mieliśmy problemy techniczne, to nie zdążę z Państwem zagrać w tę grę, ale mimo wszystko bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby zastanowić się, jak można wykorzystać czarne historie na przykład na lekcjach w trakcie aktywizacji uczniów. Ale ja przejdę sobie, drodzy Państwo, do kolejnego tego elementu związanego z myśleniem twórczym, czyli myśleniem kombinacyjnym. Czym jest myślenie kombinacyjne? Otóż myślenie kombinacyjne, ten drugi element, to jest myślenie, słuchajcie, które polega na tworzeniu nowych rozwiązań z rozwiązań, które są nam już znane. Które są nam już znane, drodzy Państwo. Czyli bierzemy rozwiązanie pierwsze, bierzemy rozwiązanie drugie, łączymy je i wychodzi nam coś nowego.
Na przykład tu mają Państwo taką inspirację, kina samochodowe, prawda? Ktoś połączył jazdę samochodem z oglądaniem filmów i stworzył kino samochodowe. Oczywiście wiele, wiele lat temu, ale teraz kina samochodowe w czasie pandemii przeżywają swój renesans. I takich pomysłów jest bardzo, bardzo dużo. Przykładowe ćwiczenie, które można wykonać i również z uwagi na brak czasu nie zdążymy wykonać w całości go, ale zobaczcie, macie tutaj przykładowe ćwiczenie, które można wykonać z zakresu myślenia kombinacyjnego. Również na materiałach, które Państwo otrzymacie po konferencji są te ćwiczenia zapisane, więc będą Państwo mogli je przetestować na swoich uczniach osobiście. Takie ćwiczenie, które nazywa się pola słów. Mamy dwa zbiory słów zupełnie losowych i ćwiczenie polega na tym, żeby wykorzystać słowo z pierwszego zbioru, z drugiego i połączyć je w zdanie. Więc ja bym chciał, żeby teraz Państwo spróbowali wykonać to ćwiczenie, czyli niech każdy z Państwa napisze na czacie jedno zdanie w taki sposób, że bierze słowo z pierwszego zbioru, bierze słowo z drugiego zbioru i łączy je w jakieś logiczne zdanie. Zobaczymy, kto z Państwa wymyśli coś fajnego. Przykład: kogut w Płocku stracił piórka, na przykład. Czyli biorę słowo sobie kogut z pierwszego zbioru, potem z drugiego i... Wiosenny czas dodaje uśmiechu. Bardzo ładnie. Bierzemy słowo z pierwszego zbioru, z drugiego i łączymy w zdanie, drodzy Państwo. Jubilej zrobił piękną obrączkę. Wolno wyrazy odmieniać? Wolno. O to właśnie chodzi, że wolno. Jak najbardziej wolno. Agencja najciekawszych owoców przynosi duże obroty. Pięknie. Jeszcze jakieś pomysły, drodzy Państwo? Mrok plus zamieć i pech gotowy. Bardzo ładnie. Nad brzegiem rzeki właśnie zapadł zmrok. No świetnie, drodzy Państwo, jesteście bardzo twórczy. Świetnie. No teraz uwaga. Przejdziemy sobie w takim razie do ostatniego ćwiczenia. Przepraszam, że ja tak Państwa gonię, ale niestety staram się zmieścić w czasie. Ale jak będą Państwo mieli jakieś pytania, to potem śmiało można oczywiście do mnie uderzyć. I ja na te pytania będę mógł Państwu później odpowiedzieć. Więc trzeci rodzaj myślenia to jest myślenie transformacyjne. I na czym polega myślenie transformacyjne, słuchajcie? No, polega ono na tym, że wykorzystujemy te elementy, które są już nam znane, przekształcamy je i wykorzystujemy w inny sposób. I to jest ten trzeci element. I piękny przykład myślenia transformacyjnego mieliśmy w momencie, kiedy nastał lockdown i różne firmy zaczęły tak kombinować, żeby mimo wszystko móc działać. I tu macie przykład screenu z posta na Facebooku jednej z kawiarni, która właśnie używając myślenia transformacyjnego zaczęła w taki sposób funkcjonować, żeby mimo wszystko ominąć przepisy prawa i po prostu działać. Tak? Zobaczcie, mamy tutaj informację, że restauracja wpadła na pomysł, że każda osoba, która przyjdzie na konsumpcję, będzie musiała podpisać umowę o dzieło na testowanie dań, na wydawanie opinii. Tak? I każdy klient tam jakieś symboliczne wynagrodzenie dostawał. W związku z tym takich przykładów jest teraz bardzo dużo w pandemii. To jest właśnie przykład myślenia transformacyjnego. Przykład na ćwiczenie z zakresu myślenia transformacyjnego to również ćwiczenie, które pojawiło się w bardzo fajnej książce, którą też będę Państwu oczywiście polecał. Książka nazywa się Trening Kreatywności, podręcznik dla nauczycieli, trenerów grupowych i coachów. Później, jak będą Państwo ciekawi, to ja ten tytuł oczywiście przypomnę. I również to ćwiczenie będą Państwo mieli do wykonania jako pracę domową. Bardzo krótkie, sprawne ćwiczenie, żeby Państwo napisali usprawiedliwienie dla swojego dziecka, które nie poszło do szkoły lub coś nabroiło, i to usprawiedliwienie musi spełniać dwa warunki. Musi być wiarygodne i musi być oryginalne. Tak? Więc spróbujcie Państwo
takie usprawiedliwienie napisać, to jest właśnie ćwiczenie, które aktywizuje myślenie transformacyjne, drodzy Państwo. Raz jeszcze przepraszam, że tak szybko tutaj pognałem i nie mogłem z Państwem przeprowadzić niektórych ćwiczeń. No niestety jakieś chochliki się wkradły, ale mam nadzieję, że następnym razem już będzie tylko lepiej. Gdyby ktoś z Państwa miał jakiekolwiek pytania do mnie, również można kontaktować się ze mną na te wszystkie dane, które teraz Państwo widzą. Zapraszam do tego, żeby zeskanować kod aparatem, to wtedy Państwo mnie złapią na pewno. Dobrze, drodzy Państwo, nie przedłużam, uciekam. Dziękuję Państwu ślicznie.